Cześć moi drodzy, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dziś 10 tier, Czechosłowacja, czołg ciężki, czyli VZ-55. Dlaczego ten czołg? Pewnie zapytacie, ponieważ mamy w tej chwili wierzchołek drzewa właśnie na ten czołg. Dzięki temu możecie szybciej dotrzeć do niego, możecie taniej kupić też czołgi z tego drzewka. A naprawdę myślę, że warto, ponieważ jest to jeden z najlepszych czołgów drzewkowych w grze World of Tanks na tą chwilę. To jest moje zdanie i nie tylko moje, ponieważ wielu graczy tak uważa. Tutaj pozwoliłem sobie troszeczkę przewinąć, ponieważ nic takiego ciekawego nie działo się w tej bitwie. Jak widzicie, jest mapa kopalnia, losowanie na dziesiątki, jak i również mamy tutaj w tej bitwie dziewiąteczki. W przeciwnej drużynie Pluton Mausów, u nas jest IS-7 VZ, dwa razy w zasadzie IS-7, no i dziewiąteczki, dziesiąteczki wszelakich tutaj nacji. Jeżeli chodzi o VZ, to no przede wszystkim magazynek, który poniżej 19 czy tam 20 sekund jesteście w stanie mieć załadowane dwa pociski. Tak jak tutaj widzicie, macie do wyboru też dwa działa, ale przeważnie wszyscy niemalże grają tutaj na magazynku, gdzie tak naprawdę w 2 sekundy jesteście w stanie zadać 1000 uszkodzeń, czyli tak naprawdę no taka jagoda czechosłowacka, która ma dwa pociski, lepszą mobilność, obracalną wieżę. No tak tutaj parafrazując do tego wszystkiego, no to wiadomo, jagoda jest niszczycielem, tu mamy do czynienia z czołgiem ciężkim. Jeżeli chodzi o bohatera naszej bitwy, to jak widzicie, on ma tutaj prawie, że niemal full gold gra. Pociski pierwsze, czyli goldowe, 306 penetracji, czyli nie ma tutaj jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o te pociski. Damage na strzał 490, no i prędkość pocisków 1125 metry na sekundę. Jeżeli chodzi o te drugie pociski, czyli PP-ki, no to tutaj mamy... one są tutaj gdzieś u tego naszego kolegi, 260 penetracji, no i również 490 uszkodzeń na strzał, ale co, bardzo wolne są te pociski, ponieważ tylko no 980 metrów na sekundę, to są naprawdę no według mnie mega wolne pociski. Tutaj jeszcze kolega wozi dwa haeczki, jak najbardziej pochwalam to, tą tutaj decyzję, ponieważ co haeczki zadają chyba, z tego co dobrze pamiętam, 640 uszkodzeń, tak? Też są troszeczkę wolne, no ale to są haeki, 68 mm penetracji, 640, czyli tak naprawdę to mamy 1280, prawie 1300 damage'a w 2 sekundy, jeżeli trafi wam się ktoś słabiej opancerzony, jakiś, nie wiem, wutek 9 tieru, Scorpion G czy Arta, no to jak najbardziej warto sobie tutaj odpalić te pociski. Jak widzicie, w tej bitwie no wygrywamy tutaj jednym czołgiem, ale tak naprawdę mamy stratę prawie 6000 punktów damage'a. Tutaj kolega troszeczkę no zaspał w tej bitwie, stał sobie, nic nie robił przez chwilę. Jak widzicie, ma prawie 1500 damage'a zrobionego, no i full hubs tak naprawdę, ale no warto obejrzeć tą bitwę według mnie, ponieważ tak wam troszeczkę tutaj zaspoileruję, no w tej bitwie kolega zrobi ponad 10 000, przekroczy taką magiczną barierę 10 000 uszkodzeń, a nawet będzie to prawie, a dobra, nie będę tutaj już spoilerował. Warto na pewno obejrzeć tą powtóreczkę do końca, a ja moi drodzy, chciałbym was zachęcić też tutaj w międzyczasie do tego, abyście zostawili łapeczkę w górę, komentarz, czy robicie VZ-a aktualnie teraz, kiedy jest na niego wierzchołek, czy macie go już w swoim garażu, no i jak, jeżeli go już macie, to jakie są wasze tak naprawdę wrażenia z grania tym czołgiem. Jak widzicie, tutaj już jest 8300 tak naprawdę damage'a na minusie, 4 do 6. Co ważne jeszcze, VZ troszeczkę miękka, tutaj jest miękki makadło, przednia płyta, no i garnek po prawej stronie, nie wiem czy go widzieliście, ale jest dosyć duży garnek z prawej strony, z lewej strony jest troszeczkę mniejszy ten garnek. No i warto na pewno przede wszystkim co robić, no chować tutaj ten garnek z prawej strony, który właśnie teraz dosyć dobrze było widać. Okej, może skupmy się na bitwie, to co się tutaj dzieje.
bo no teraz dopiero zaczyna się tak naprawdę akcja w tej bitwie. Tutaj mamy Udesa 16, czyli szwedzkiego meda z dosyć fajnym opuszczaniem armaty, który właśnie wylądował w garażu. Nasz kolega ma już ponad 3000 damage'a, ale jak widzicie na liczniku po lewej stronie cały czas jest minus 6000 w naszej drużynie, także no tutaj znaczna przewaga naszych rywali. Teraz mamy standarda B od boku, który kompletnie zaskoczony był tutaj tymi strzałami. No i kolega też ląduje w garażu. Teraz przeładowanie szybkie. Kolega chyba objedzie sobie tutaj ten zamek na środku. Być może będzie chciał się skupić na Mausie jednym, drugim, czy tam na T57, który podjeżdża pod naszego kapa, wyświetla nasze te deki, które gdzieś tam się kitrają, chowają w bazie. Ale on tutaj jednak, kolega, postanawia podjechać do kamienia na środek jeszcze raz, tylko od drugiej strony. Chyba będzie chciał tutaj wykończyć 50 TP Tyszkiewicza, czyli polski czołg 9 tieru, ciężki. Piękne strzały, 2 za 1009, czyli no bariera 1000 punktów uszkodzeń przekroczona po tych dwóch strzałach. I jak widzicie, już to gdzieś się tak troszeczkę zatarło, bo jest tylko minus 1450 HP. Nasze te deki pewnie popracowały troszeczkę w bazie. Tutaj kolega w VZ-cie też zadał 1000 uszkodzeń, właśnie 50 TP. No i teraz tutaj, jak widzicie, przymierza się chyba do zniszczenia tego T57, być może odnalezienia Mausa gdzieś. Jak widzicie, jest Maus bokiem. Piękna pierwsza pestka, druga również. No i 928 w 2 sekundy. No tutaj trochę na pewno zdziwienie ze strony Mausa, że jak to tak sobie gość wyjeżdża od boku. No ale jak widzicie, jednak można. Jest 8 do 10. No i znowu ta strata gdzieś tam się robi. 3000, jak widzicie. O, pierwszy strzał wszedł za 557, drugi niestety odbiliśmy się od Mausa, ale jak widzicie, dopiero teraz kolega dostał pierwszy strzał od Mausa. Pierwszy damage, który otrzymał w tej bitwie, gdzie mam tak naprawdę 6000 uszkodzeń. Teraz tutaj jest Conqueror na strzał. Czy będzie go w stanie kolega wykończyć? Jak najbardziej. Dolna płyta za 308. Pięknie wchodzi tutaj kolega. Decyduje się na przeładowanie. Chce mieć dwie pewne pestki, dwa pewne strzały i będzie chyba chciał wyjechać na tego STRV-a. Bo no, Mazus gdzieś tam się schował. T57 Heavy też podjechał pod bazę, ale pewnie stoi za budynkiem. Tutaj kolega w Conwayu pisze do VZ-y, żeby zniszczył tego T57. I jest STRV-9, która no, wyjeżdża nam prosto pod armatę. Dostaje za 961 i tak naprawdę jest już na okrysku. Jak widzicie, kolega ma już 7500 damage'a. I no, jak zakończy się ta bitwa? Czy uda nam się tutaj zwyciężyć? Pojawia się teraz Wutek 9 tieru. Wyjeżdża sobie. Dostaje no niemal za 1100. Piękne dwa magazynki tutaj. Pierwszy w STRV, a drugi w VZ-a. No, coś niebywałego. 8500 damage'a. Minus 1700 gdzieś tutaj. Tak naprawdę, moi drodzy, powiem wam szczerze, że cały czas ta bitwa jest na minusie z naszej strony, czy patrząc ze strony VZ-a. No to gdzieś cały czas próbujemy tutaj gonić ten wynik, jakoś no hapekowo doganiać rywali. Jesteśmy już coraz bliżej tego, ale cały czas gdzieś to gonimy. Tu jak widzicie teraz Forsz 155, no raszuje T57 Heavy, podjechał, pięknie go teraz wykańczamy. No i co, kolega pewnie zdecyduje się na przeładowanie, bo ma jedną pestkę, tak, troszeczkę za późno tutaj, ale no przez chwilę się zastanawiał, co ma robić, czy ten Forsz mu wyjedzie. Jak widzicie, jest 12 do 12. My mamy niemal 9000 uszkodzeń. Tutaj no na pewno w tej bitwie fajnie będziecie widzieć, jest Forsz. Pierwsza pestka wchodzi pięknie, druga również wchodzi i mamy niemal 10000 i 5 kili. Tutaj możecie zobaczyć w tej bitwie, jak bardzo elastyczna, fajna jest VZ-a. Nie dość, że dosyć fajna mobilność, obracalna wieża, ten magazynek, gdzie tak naprawdę w 2 sekundy jesteście w stanie zadać 1000 uszkodzeń, no to w połączeniu z całkiem fajnym opuszczaniem armaty minus 8 stopni, no czyni z tego czołgu naprawdę no najlepszy czołg
ciężki z magazynkiem w grze i jeden tak naprawdę z najlepszych czołgów ogólnie patrząc na tą grę, no to VZ-a na pewno należy do tego grona. Jak widzicie, jest 13 do 13. U nas pozostał IS-7 i właśnie bohater na VZ-cie, a w przeciwnej drużynie mamy Mouse'a i Conway'a. Tak naprawdę tutaj koledzy w przeciwnej drużynie mają przewagę niemalże 900 HP. Jak widzicie, Mouse jest tam z tyłu, w domkach, na linii C9. My z Isem 7 na górce. No i cóż, zaraz pewnie wyjaśni nam się ta bitwa. Ciekawe też, czy nasz bohater tutaj zdobędzie Top Gun'a, czyli 6 killi. No tutaj troszeczkę boi się wyjechać. Boi się, ponieważ no nie wie, gdzie jest ten Conway. Jak widzicie, całą bitwę Conway nie został wyświetlony. Także Mouse jest niemalże na ogrysku, ale Conway, jego się tutaj obawiamy najbardziej. Chociaż jak widzicie, kolega zrobił 10 tysięcy niemalże damage'a, a tak naprawdę otrzymał chyba tylko jeden strzał od Mouse'a. Także tutaj też no to jest takie, że tak powiem, sedno w tej grze, żeby jak najmniej obrywać, bo dzięki temu no mógł zrobić tak dobry wynik, po prostu wymieniał się z przeciwnikami pociskami, ale tak naprawdę no on nie obrywał prawie nic, on tylko zadawał ten damage. Także to jest no, to świadczy o wiedzy gracza, o tym, gdzie jechać, jak strzelać, kiedy wyjeżdżać, kiedy przeładowywać. Także tutaj no z tej powtóreczki możecie naprawdę się bardzo wiele nauczyć. Tutaj kolega czeka teraz na Conway'a, bo jak widzicie, on już się tam wyświetlił i IS-7 jest blisko niego. Na góreczce on jest pod spodem. Mouse gdzieś tam chowa się między tymi domkami. No i cóż, pozostało nam ponad 2 minuty do końca i tak naprawdę tutaj Conway pisze nam, że time, czyli czas już nam się powoli kończy, co też nasz bohater tutaj teraz wymyśli. Jak widzicie, Conway jedzie, kolega decyduje się na zjazd. Tutaj jak widzicie, bez straty HP pięknie zjechał sobie z góreczki. No i co, będzie chyba próbował tutaj zniszczyć tego Conway'a, czy tam zadać mu damage. Zostaje 2 minuty niecałe już do końca, czyli zaczęło się odliczanie. Tutaj kolega sygnalizuje, że pomoże Isowi, w razie czego jest 1500 hapsów do zrobienia, tutaj do jeszcze wystrzelania. Pięknie 1022 damage'a zadajemy Conway'owi. No i IS-7 pięknie wykańcza go. Pozostał w zasadzie nam tylko Mouse, który ma 1000 hapsów. Tutaj już wyjeżdżamy na pewniaka. Możemy jak najbardziej przyjąć jedną pesteczkę i będziemy za chwilę mieć 2 pestki dla poczęstowania Mouse'a czechosłowackimi pociskami. Pierwszy strzał, drugi strzał. Mouse nas podpala. Jak widzicie, palimy się. 100 hapsów, 150, 130. Udało się nam ugasić tutaj czołg. Teraz kolega manewruje tutaj między wrakiem kobry. Mouse się odbija od nas. My za chwileczkę będziemy mieć 2 pestki. Chyba wykończymy Mouse'a. I jak widzicie, 11800 damage'a. Kolega bohaterem bitwy z 6 killami w VZ-55.